Nie złożyć samą krytykę, może chodzi mi o sprawę segregowania popiołu. Wywołałem ten temat kilka miesięcy temu, ostatnio na poprzedniej Radzie pan radny Kosmacki też o tym mówił. Niestety, sprawdziłem i niestety temat przestał być aktualny. W momencie jak ja go tutaj zgłaszałem parę miesięcy temu, była próba przynajmniej segregowania popiołu, bo nie był on obciążany kwotą podatku dla marszałka. Marszałek bardzo szybko zorientował się, że uciekają mu grube tysiące, zawetował to, storpedował i na dzień dzisiejszy, tak jak tutaj pani od gospodarki odpadami komunalnymi mówiła, już nie ma tego zwolnienia. Przepraszam, namieszałem, ale to była taka próba, w którymś momencie zostało to cofnięte. Jeszcze jedna.